Architekt. Architektury i muzyki, teraz coś bardziej przyziemnego. Lubisz gotować? Zupki chińskie. Zupki chińskie? Tak, to moja specjalność. Jajecznica? Nie lubię jajek, ale... Dasz radę zrobić? Tak, tak. No, nie będzie ze mnie niestety dobra żona. Ciasto upiec to nie, nie da się. Ale zjeść już tak. Dobre, to schabowego jakiegoś, taki typowo polski obiad, schabowy, kartofelki, surówka. Damy radę zrobić? Prędzej mogę zabrać kogoś na sushi. Sushi, dobrze. A no dobrze. Tak, że byliśmy przy zupkach. Oprócz chińskich, jakiś rosołek, taki z skóry, coś, czy tam na wołowy jakiś, to da się zrobić? No właśnie, ja za tymi polskimi potrawami średnio przepadam. Wolę za to na przykład jakiś ramen. O, a co to? Albo ewentualnie jakieś bańskie smaki. Aha. No albo ja jestem, kurczę, niedouczony, co jest to możliwe oczywiście, ale nie słyszałem o czymś takim. A co ja to wygląda? Co to jest? Ramen? Tak. To jest taka zupa, która ma w środku jajko, kluski, czy właściwie makaron, ale nie taki zwykły makaron, tylko ten azjatycki. No jakieś grzyby. Kuba, może... Pomóż, powiedz, co jeszcze mieści się w ramie? Wszystko, co zechcesz. Też prawda. Aha, a Kuba to Walentynka? Nie, to mój brat cioteczny. Aha, brat cioteczny. Pozdrawiamy. Dobrze, ja wiem, że do tego doszliśmy. Ewa, Walentynka jakaś wrotła w Łódź, gdzie ona na trasie, gdzie ona jest tam. Nie wiem, czy można nazwać tego kogoś Walentynką. Ale obecnie znajduje się w Anglii i mieszka w Anglii. A byłaś w Anglii? Tak, w te wakacje. Super. To powiedz mi wobec tego, co jest największą atrakcją Londynu na przykład? W Londynie akurat byłam parę lat temu, ale a teraz byłam w mieście mniejszym, Sheffield. Ja akurat tym nie byłem. No dobrze, ale atrakcja jaka? W Londynie no to mnóstwo przede wszystkim muzeów. Na przykład British Museum, no tak. Tate Modern Art. I jeszcze coś takiego. Natural History Museum. Co jeszcze? Najważniejsza rzecz. Jeszcze jest taka atrakcja, związana właściwie z byciem na obozie językowym w Wielkiej Brytanii. Można mieszkać u rodzin właśnie brytyjskich. Rodziny brytyjskie, wiadomo, że zdarzają się różne, to znaczy albo jest się u kogoś z innego kraju, często z Pakistanu, albo u takiego właśnie rdzennego Brytyjczyka. I samo mieszkanie z nimi, przebywanie z nimi i oglądanie tej kultury, bycie w tej kulturze jest również ciekawe. Ja strasznie, wiesz, o jedno mi będę drążył ten temat. O Big Benie słyszałeś? Oczywiście. No i co to jest? Mówi się, że to jest zegar, ale nie do końca. I właśnie o to mi chodziło. 80%, proszę Państwa, ludzi uważa, że Big Ben
To jest zegar, a to nieprawda jest. To jest właśnie dzwon. Dzwon się tak nazywa. Ewa, wielki szacun. Tak, jesteśmy w tej mniejszości, ale tak. Większość ludzi oczywiście to zegar. Nieprawda. Ewunia, jeszcze taka jedna rzecz. A zwierzątka lubisz jakieś? Co na ten temat? Ciacho. Tak, mam takiego psa, rasa Shih Tzu, który nazywa się właśnie Ciacho. O! No, lubię wszystkie zwierzęta. Najbardziej mężczyzn. Kudła. No dobrze, no coraz więcej wiem o tobie. Ewa, planujesz zostać tutaj w Łodzi czy Wrocław po studiach? Gdzieś jakoś tak, jakieś plany, tak w przyszłości, albo oczywiście, no, na razie plany. Jak to wygląda u ciebie? Czy w ogóle w Polsce? Czy to w ogóle warto być? Czy warto być w Łodzi? W Polsce, no. W Polsce. Szczerze nie mam takich planów, żeby wyjeżdżać na stałe za granicę, bo po prostu mój, powiedzmy, partner opowiada mi, jak mu się tam żyje jako Polakowi. I nie jest bardzo zadowolony. Myślę, że w przyszłości będę mieszkała we Wrocławiu. Ładniejsze miasto, prawda? Piękne. Tak, jest to piękne miasto z Odrą. No właśnie. I z piękną architekturą. A, to jeszcze jedna. Powiedz mi, wspomniałeś o partnerze, jak on ma imię? Jakie imię partnera? Wojciech. No, to jest piękne imię. Dobrze. Jest może tutaj u nas? Nie, niestety nie jest, ma być. Tak, moja piosenka, dam mi radę? Dalej? Tak, myślę, że nie radę. Chociaż nie jest to takie, nie jest to takie proste. Wiem. Jestem pełen podziwu. Jest do tego ten sprzęt. No, no nic, jedziemy dalej. Cały przód, no Ewa.